Kłaniam się, tu Bartek Szornej, a w tym filmie powiem o tym, czy warto korzystać z olejków CBD. Serdecznie zapraszam. Oczywiście zanim przejdę do konkretów, czyli powiem o swoich ostatnich mniej więcej 6 miesiącach korzystania właśnie brania tych olejków CBD, bardzo proszę osoby, które jeszcze mnie nie subskrybują, o to, żeby na dole kliknęły guzik subskrybuj, to mi bardzo pomaga się rozwijać, a my im bardziej się rozwijamy, tym więcej wiedzy Wam, każdemu z osobna, dajemy. Już przechodzimy do filmu. Ok, olejki CBD to są olejki z konopi siewnych i one nie są psychoaktywne. I tu na samym początku chciałem powiedzieć jeszcze dla tych osób, które w ogóle nie słyszały o tym albo trochę słyszały, żeby bardzo uważały na jakość tych produktów, dlatego że w związku z tym, że popularność ich rośnie, bo mają fajny wpływ na zdrowie, o czym zaraz powiem, i na funkcjonowanie, to mimo wszystko tego jest bardzo dużo i bardzo proszę Was, uważajcie na jakość. Ja mam tutaj akurat od Kanaste, z nimi współpracuję tak naprawdę od samego początku i oni na swojej stronie mają badania, które potwierdzają to, że ten produkt jest w 100% bezpieczny, jest z ekologicznych hodowli. To jest bardzo ważne, żeby też to było konkretnie na stronie danego producenta zaznaczone, to ja mogę polecić ten Kanaste, bo po prostu to mają. Dobrze, jeżeli chodzi teraz o moje przemyślenia przez ostatnie te 6 miesięcy, jak to z tego korzystałem, to są przede wszystkim trzy kwestie. Po pierwsze, biorąc ten olejek CBD, czułem się spokojniejszy i to jest różnica naprawdę odczuwalna. Oczywiście ktoś może zaraz powiedzieć, o Boże, Bartek, to jest efekt placebo, bo sobie to wziąłeś i sobie ubzdurałeś, że się uspokajasz. Ciężko to przebadać, ale nawet jeżeli by tak było, to co byłoby w tym złego? Ogólnie rzecz biorąc, ja uważam, że ten olejek CBD mnie uspokaja, bo bezpośrednio po spożyciu takiej malutkiej dawki czuję się po prostu spokojniejszy. A nawet jeżeli jest w tym trochę placebo, to też absolutnie nic w tym złego. Ostatnie nasze miesiące z Anią były bardzo fajne, ale jednocześnie stresujące, bo bardzo dużo u nas się dzieje, więc ten olejek idealnie się sprawdził. Druga, chyba najważniejsza dla mnie w sumie kwestia, to jakość snu i tu również jest ewidentna różnica w momencie, kiedy sobie biorę 30 minut przed snem ten olejek CBD i kiedy go nie biorę. Ogólnie rzecz biorąc, dużą lepszą jakość snu mam wtedy, kiedy ten olejek CBD spożywam. I również, jeżeli ktoś ma kłopoty przed snem, jest zestresowany, nie może zasnąć, to również ten właśnie olejek CBD może pomóc w tym, żeby to poprawić i żeby po prostu lepiej spać. A jak wiecie, sen jest bardzo ważny i przy odchudzaniu, i w lepszym funkcjonowaniu, i w lepszym samopoczuciu. Także dbajcie, moi drodzy, o to. I trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć, to pośrednio dzięki temu, że to zmniejsza ilość snu, to jeszcze dzięki temu, że systematycznie biorę sobie ten olejek CBD, to również uważam, że szybciej się trochę regeneruję. Oczywiście to nie jest tak, że jak sobie wezmę CBD, to teraz się regeneruję w 15 minut, już mogę znowu robić trening i tak dalej, ale uważam, że też pośrednio jak najbardziej może na to wpływać i ja po prostu dzięki temu też czuję się lepiej. Jak wiecie, ja jestem zdecydowanie fanem takiego optymalnego funkcjonowania, czyli takiego, żeby robić jak najwięcej rzeczy w danym dniu, jak najwięcej po prostu osiągać, bo im więcej robimy, tym potem po prostu mamy większą satysfakcję z tego, co robimy. Oczywiście ostatnio jeszcze też sobie zacząłem szukać badań dotyczących właśnie olejków CBD, bo część osób z moich poprzednich filmów mówiło mi, że dopóki to nie będzie udowodnione, to tego nie spróbują. Spoko, jak tak jak mówiłem, te od Kanaste, olejki CBD są przebadane, są bezpieczne, tutaj nie ma w ogóle co ryzykować, u nich na stronie są te badania. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które znalazłem, badania na temat właśnie tych olejków CBD na ludziach, to co można już teraz stwierdzić, to, że olejki CBD pomagają w pracy neuroprzekaźników. Systematyczne branie olejków CBD też pozwala lepiej radzić sobie z przewlekłym bólem. I trzecia rzecz, którą również znalazłem, to jest to, że olejki CBD mogą wpływać na zmniejszenie ciśnienia krwi. Więc osoby, które mają wysokie ciśnienie, również tutaj bardzo polecam stosować właśnie te olejki, bo tak jak widzicie, odstresowują, mogą zmniejszać ciśnienie krwi, więc będą działały po prostu prozdrowotnie. Dobrze, moi drodzy, na koniec, jakby ktoś chciał przetestować sobie właśnie olejki Kanaste i zobaczyć, czy to rzeczywiście działa na każdemu, to jest najlepsze właśnie, to na hasło Szemraj mamy kod zniżkowy 20%. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy stosowaliście, czy stosujecie te olejki CBD i również, czy czujecie się lepiej. No dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, piszcie je w komentarzach tutaj lub na kontakt@strefaprzemian.pl i bardzo chętnie tam porozmawiamy i rozwiążemy Wasze pytania, wątpliwości, problemy.
Pamiętajcie również o naszej grupie na Facebooku, pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksu. To jest ponad 35 tysięcy użytkowników, którzy sobie już pomagają, wspierają się i motywują. Jeżeli potrzebujecie motywacji, to tam ją właśnie znajdziecie. A osoby, które szukają inspiracji, jeżeli chodzi o przepisy, to na naszej stronie strefaprzemian.pl znajdziecie bezpłatne 7-dniowe menu, które sobie można pobrać ze strony i również z niego korzystać. Tyle ode mnie, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym nagraniu. Hej!